Cześć, witam Was na moim kanale, ja nazywam się Vanessa i dzisiaj pogadamy o tym, jak zostać influencerem. Jakkolwiek to nie brzmi, ja osobiście nienawidzę nazwy influencer. I zawsze jak ktoś się mnie pyta, co ja robię na co dzień i tak dalej, to ja mówię, że jestem twórcą internetowym, content kreatorem, cokolwiek po prostu, ale mi słowo influencer nie potrafi przejść przez gardło. Myślę, że to jest ze względu na to, że teraz tak naprawdę influencerem się może nazwać każdy, kto ma nawet najmniejsze grono odbiorców. Często też działa strasznie prześmiewczo. Okropnie nie lubię się utożsamiać z tym słowem, dla mnie straszny wydźwięk. Tak czy siak, pani jestem najsławniejszą osobą w Polsce, ale udało mi się zgromadzić jakąś tam cyfrę odbiorców. Co jakiś czas daję okienko na Instagramie, żeby te filmiki na moim kanale były jak najbardziej świeże i jednym z pomysłów od Was na filmik były takie porady, jak się wybić w internecie, jak zostać influ i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tak opowiem o moich wskazówkach takich personalnych. To nie jest jakiś przepis na sukces, aczkolwiek myślę, że na pewno coś z tego Wam pomoże, no bo skoro mi pomogło, to czemu Wam ma nie pomóc. Zresztą to będą takie też trochę oczywiste rzeczy, ale czasami trzeba sobie powiedzieć pewne rzeczy na głos. Plus może uda mi się kogoś z Was zainspirować do działania, do tworzenia kontentu i fajnej zabawy przede wszystkim. Ale zanim to, przerwa na kawę. Jest nowa kawa w McDonaldzie o smaku biała czekolada, malina. No jak ja to zobaczyłam, to musiałam. Jest rurka. Nie mam słomek w domu, a to jest jedyna rzecz, która ma słomkę, więc będziemy pić z kubka. Tu przywiózł mój tato i ja. Zajebista, przepyszna. Uwielbiam ją, moja nowa ulubiona kawa. Bardziej czuję malinę niż białą czekoladę, ale przepyszna. Zaczynamy. Numer jeden, i to jest taka dla mnie przynajmniej jedna z najważniejszych rzeczy. Ja teraz tego nie robię już, tak? Ale na początku mega mi to pomogło i moim przyjaciółkom, czyli bycie regularnym. Bycie regularnym, czyli postowanie cały czas. I za tym od razu idzie numer dwa, nie poddawanie się. I te dwa punkty są ze sobą złączone. Najlepiej, jak zaczynacie z kontentem, usiąść i zapisać sobie, co w jaki dzień postujecie. Albo jeśli nie macie czasu tyle, żeby nagrywać codziennie. Ja na przykład często tak robię. W jeden dzień mi się pomaluję, ponagrywam na parę dni i zachowujecie tą regularność. Ja jestem fanem dawania po prostu jednego TikToka dziennie minimum, niż na przykład wrzucania 7 TikToków w jeden dzień i nie robienia później nic. No nie, najlepiej właśnie trzymać się tej regularności, bo ona naprawdę Wam się odwdzięczy. Algorytm bardzo lubi regularność i zawsze bardzo ją docenia, prędzej czy później. Yeah. Zatem idzie ten drugi punkt, czyli nie poddawać się. Wiadomo, że nie od razu będziemy wiedzieć fajne cyfry, ale to, że nasze 10 TikToków jest w dupie i jakimś lewym załuku nie idzie, to nie znaczy, że ten 11 nagle nie pójdzie. Pamiętajcie też, że im więcej jakby tworzycie, tym bardziej rozwijacie swoją kreatywność. Z czasem wasze TikToki zaczną i tak być coraz lepsze. Nie dość, że wasz algorytm będzie doceniał tą regularność, to jeszcze tą kreatywność i doceni widownia, odbiorcy, więc grunt to się nie poddawa. I nie załamywać się, że Wam nie idzie. Ponieważ to, że nagrasz TikToka i on nie odniesie jakiegoś tam wielkiego sukcesu, nie czynicie w ogóle gorszą osobą. Właśnie czynicie mega zajebistą, bo próbujesz swoich sił, chcesz działać. Ekstra, naprawdę. Próbowanie nie czyni nas przegranymi i to jest moim zdaniem mega ważna rzecz do zapamiętania. Numer 3, i on jest mega ważny, nie bać się, co pomyślą inni. Dużo z Was ma obawy przed zaczęciem tworzenia w internecie, nie przejmować się opinią innych. Musicie pamiętać o tym, że nikt za Was tego życia nie przeżyje. Mega żałuję, że nie zaczęłam nagrywać wcześniej i właśnie nie zaczęłam mieć tak jakby bardziej wywalone w zdanie moich rówieśników szybciej. Ja już pamiętam, że zaczynałam nagrywać właśnie na musicali, ale nie nagrywałam zbyt często, bo też wtedy było tak, że nie chciałam być jakimś dzieckiem musicali, z których każdy się śmiał, dzieci musicali. Jakbym była tym dzieckiem musicali, to może dzisiaj miałabym 3 mieszkania w Warszawie, kto wie. Zajmowałam się wtedy właśnie opinią rówieśników, opinią starszych osób w szkole, co będą gadać, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, co jest najlepsze, że ja dzisiaj nie pamiętam imion tych osób, którym ja się w ogóle przejmowałam. Nie ma znaczenia. Totalnie. A po drugie, pamiętajcie, że nawet jak ktoś sobie coś o Was pomyśli, to nie wiem, to jest może 1% wszystkich myśli w jego głowie. Zresztą, jak utrzymać obsesję na punkcie kogoś, żeby ktoś cały czas śledził Twój profil, komentował wszystko, co Ty tam robisz i tak dalej. To po prostu świadczy też o tym, jaka ta osoba jest zawistna. Teraz przeczytałam bardzo fajny cytat w internecie, że szczęśliwa osoba nigdy by nie napisała Ci nic niemiłego, jakiegoś hejtu. Nie było tak, jak ten cytat
świat idzie, ale właśnie taki był jego sens i to się liczy. Szczęśliwa osoba, która sama się spełnia, która sama czerpie radość z życia, nie będzie siedzieć na twoim profilu i pisać ci przykrych rzeczy, ci śmieć się z ciebie z koleżanką, tylko będzie robić swoje. A jeśli ktoś się śmieje z ciebie z koleżanką, no to tylko ty jej możesz współczuć. Jakby starasz się być kreatywnym, starasz się rozwijać, szukasz siebie, tworzysz i ktoś się z ciebie śmieje i no to powiedz, to ty jesteś zjebany, czy ta osoba, co się śmieje? No właśnie. A życia za ciebie ta osoba nie przeżyje. Nikt nie przeżyje, tylko ty. I jeśli one cię mają hamować, to się zastanów nad sobą. Piącha. Numer 4, estetyka. Fajnie jest mieć coś, co cię wyróżnia. I w dzisiejszych czasach ciężko jest to znaleźć, bo jakby wszyscy jesteśmy gdzieś podobni, podobne, ale da się. Ja też mam z tym trochę przesrane, bo ja jestem cały czas osobą, która szuka swojego stylu. Ja w ogóle nie mam odwagi w tym, co ubieram, ani pewności siebie i sama wam się tutaj przyznam przed wami, że często mam takie kryzysy, że kurde, chciałabym rzucić zdjęcie jakiegoś outfitu, ale nic mi się nie podoba, co ja noszę, czemu ktokolwiek miałby chcieć widzieć to, co ja noszę, przecież ja się w ogóle ładnie nie ubieram, jest tyle osób, które to robi lepiej i tak dalej, ale później na przykład wchodzę szybko na Pinteresta, sprawdzam, co jest w moim stylu, czym bym mogła się zainspirować, po prostu twój lifestyle, twój styl, to jaka ty jesteś, twoje poczucie humoru. I tutaj kłania nam się cały personal branding, czyli sposób kreowania naszego wizerunku w internecie. Chcę to, żebyście pokazali, co was wyróżnia, jaka jest wasza osobowość, jakie macie umiejętności. Możecie to zrobić poprzez, wiecie, styl mówienia, czy styl ubioru, czy właśnie tego, co chcecie opublikować w internecie. Jeśli macie pytania właśnie co do personal brandingu i tak dalej, to uważam, że to jest w sumie mega fajny pomysł na oddzielny filmik, jak zrobić swój własny personal branding, jak się skupić na tym krok po kroku. Myślę, że możemy sobie to fajnie przegadać. Ja takie rzeczy brałam na studiach, więc coś w tej głowie jeszcze zostało. Numer 5, sprzęt. I tutaj chciałam po prostu powiedzieć, że nie trzeba mieć dobrego sprzętu, żeby tworzyć w internecie. Wystarczy wam cokolwiek tak naprawdę. Liczy się głównie wasza głowa, wasz entuzjazm. I tego przykładem jest Łatwo Gang. A telefon jaki ma, ja kocham to, po prostu jestem fanem. A tworzy zajebiste treści. Nie twórzcie takich granic w swojej głowie, takich barier, że wiecie, a nie mam tego, nie mam tej lampy, to mi się nie uda. Walcz z tymi granicami, staraj się je pokonywać. Kolejny numer, czyli nie bądź krytyczny wobec siebie. Pamiętaj, że to, co ty robisz, to jest jakby sprawdzanie się, samorozwój. Nie warto się linczować, a jestem gówniana, nie poszło mi, a nie poszło mi, bo jestem za brzydka, a nie poszło mi, bo mam brzydki pokój. Nie wiem, co tam jest w waszej głowie, ale jakby ja to mówię i do was, i też trochę do siebie, ja często mam z tym problem. Jestem okropnie krytyczna wobec siebie, ale to są dwa u mnie bieguny, bo jeszcze mam ten biegun, który mówi, dasz radę, super, że to wyszło, oglądam swoje TikToki 40 razy, mam takie, Boże, to ja, a czasami mam takie coś, że matko jedyna. Co ja robię, że ja nikogo nie obchodzę? Jezu, jak ja się paskudnie ubieram, że po co ja daję tego TikToka, nie chcę się w ogóle nikomu pokazywać. Jak widzicie mojego jakiegoś tanecznego na przykład TikToka, to wiedzcie, że ja go kręciłam 40 razy. Z czego 10 wersji wybrałam moim przyjaciółkom, żeby usłyszeć, że każda z nich jest taka sama i one nie widzą różnicy. Więc ja coś o tym wiem, ale ważne jest to, żeby z tym walczyć. Ja sobie dopiero ostatnio zdałam z tego sprawę, jak coś mi tam nie wyszło i powiedziałam do siebie, Boże, ty debilu. I później sobie myślę, Jezu, jak ja do siebie mówię? Nie zwracam uwagi na to, ile razy w przeciągu dnia ja siebie samą krytykuję. Takie stworzenie w internecie. Wiecie, jak ja mam problem na przykład, żeby dodać Reelsa i nie wiem, czy mam jakąś chorobę blokady z Reelsami i nienawidzę tego robić. Po prostu mam wrażenie, że na Instagramie wszyscy są judgy i ja wszystkim przeszkadzam. I więc to jest taki punkt do was i też do mnie, chciałam to powiedzieć na głos. 7. Planowanie. Jeśli potraficie coś zrobić bez zapisania tego, szacunek, jesteś ulubieńcem Boga. Mi mega pomaga planowanie, a najbardziej nie jak robię to w notatniku w telefonie, tylko jak robię to w papierowym notesie. To tak pobudza moją kreatywność. Noszę taki notes ze sobą wszędzie i wpadnę na jakiś pomysł, od razu go zapisuję, a za jednym pomysłem idzie mi drugi pomysł. Ja jestem strasznie niezorganizowaną osobą. W sensie i taki nie, ale bardziej na nie.
i mi bardzo pomaga, jak ja sobie zapiszę dzień przed, co ja na następny dzień mam zrobić. Jeśli ja sobie tego nie zapiszę, to ja nie wiem, potrafię do 16-17 zrobić połowy, o drugiej połowie zapomnę. W ogóle ten dzień jest taki nieproduktywny, a jeśli ja wszystkie pomysły sobie zapiszę, jeszcze sobie zrobię następny dzień, zrobić to, to, zapisuję sobie listę rzeczy, które mam zrobić i daję ptaszka. No tutaj nie wyszło, ale zawsze wychodzi. Kurwie, zaraz. Ja po prostu z czasem, jak już robię, to nie zapominam zaznaczać ptaszki, okej? Dobra, macie mnie. Nie zrobię zawsze wszystkich rzeczy, ale i tak jestem bardziej produktywna niż normalnie dzięki temu notesowi i taki był mój przekaz. I chodzi mi o to samo, że żaden pomysł mi nigdy na TikToka nie zginie. Moje notatki w telefonie są tak chaotyczne, tam jest taki burdel. Ja mogłabym iść na jakiś konkurs, kto ma więcej notatek w telefonie. No mam 3000. Ktoś coś, piszcie w komentarzach. A tutaj nic mi nie ginie. Jest ekstra w notesie. Nie muszę sobie... Dzisiaj nagrywam codziennie. Nagrywam codziennie. Nie będziesz nagrywać codziennie, póki sobie tego nie zaplanujesz. Skoro chcesz nagrywać codziennie, zapisz sobie. W poniedziałek dodaję to. We wtorek dodaję to. Środa to. Czwartek to. Piątek to. Daj sobie jeszcze jeden dzień przerwy pomiędzy, żeby nie zmuszać się do niczego, bo internet to ma być dla ciebie przede wszystkim fajna zabawa, a nie jakiś przymus. I mając coś takiego, będziesz się tego pilnować. 100 razy lepiej mi na przykład się działa, jeśli mam coś zaplanowane. Jeśli ja nic nie zaplanuję, to też w większym przypadku nic nie zrobię. A no też się kupiłam w Tigerze. La 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 la. Fajnie. Okej, kolejna rzecz i taka ostatnia, co mi się przypomniała. Chciałam, żeby ten filmik był luźny i normalny. Nie jakiś, jakbym na studiach wykładała, tak? Spisałam sobie 8 punktów i to mi się podoba. Tak czy siak, ostatnia rzecz to dbaj o społeczność, nawet tą najmniejszą. Bądź miły, nie wredny. Ktoś ci da jakiś komentarz? Polajkuj mu. Albo odpisz. Albo napisz dziękuję. Ty też jesteś śliczna. Ja zawsze tak robię. Nawet jak ktoś nie ma awatara, bo wiem, że skoro on mi napisał miłe słowo, to znaczy, że jest też śliczny. Moim zdaniem to, co dajesz, wraca i moim zdaniem trzeba być miłym dla każdego. Nigdy nie rozumiem, jak ktoś ma... W sensie wiadomo, że już czasem nie da się odpowiadać na wszystkie komentarze, bo one co chwilę przychodzą, przychodzą i przychodzą. Ale zawsze jak jest taki początkowy, mały zbiór, to staram się odpowiadać każdemu, albo polajkować, albo po prostu zostawić coś po sobie, czy na Instagramie, jeśli ktoś udostępnia moje zdjęcie, zawsze wchodzę, lajkuję, albo jeśli ktoś mi pisze jakąś miłą wiadomość, to ja zawsze wchodzę na profil i lajkuję stories na przykład, żebym wiedziała, a przeczytałam, dziękuję, więc tak, uważam, że bycie miłym jest mega ważne. Ostatnia rzecz, czyli zadbaj o swoją głowę. Praca w internecie nie jest trudna fizycznie, zanim to jest wielki dar, ale dla niektórych osób może być trudna pod względem psychicznym. Więc wchodząc do internetu warto sobie przemyśleć kilka razy, czy na pewno się nadaje, bo publikując cokolwiek w internecie, już dajesz zielone światło na to, żeby ktoś cię skrytykował, ktoś cię zhejtował, ktoś ci powie, że jesteś taki, taki i owaki. Musisz się z tym liczyć. Musisz wiedzieć, że zawsze znajdzie się taka osoba, która będzie chciała ci powiedzieć coś niemiłego i musisz się zastanowić, czy masz na to siłę. Ja ogólnie z hejtem miałam do czynienia od najmłodszych lat. Czasami, jak mi się zbliża okres i ktoś mnie wyprowadzi z równowagi, to albo odpowiem, albo zablokuję, ale zablokowałam chyba 4 albo 5 osób w życiu. Uważam, że to mega mało na tyle, ile dostałam hejtu, bo to też były fale i czasami ludzie lubią cię bardziej, czasami cię nienawidzą, czasami to, czasami tamto. Przede wszystkim zadbać o swoją głowę, oddzielić wszystko grubą kreską, że to, co w internecie, to jest w internecie, to, co w życiu prawdziwym, to w życiu prawdziwym. Musisz zwracać uwagę tylko na opinie swoich bliskich, ludzi, którzy wiedzą, jak się zachowujesz na co dzień, czy jesteś dobrym człowiekiem i tak dalej. A ludzie z internetu, oni widzą tylko 10% twojego życia i warto tą głowę uzbroić. Praca w internecie dla mnie to jest gigantyczny dar. Często widzę, że są influencerzy, którzy narzekają, że ktoś się przyczepia do tego, co on zrobił, albo co on nie powiedział i w ogóle, no jakby halo, coś za coś moim zdaniem i może to będzie takie unpopular opinion, zostanę przez to zjedzona ze znajomych z branży. To jest koniec. Chcielibyście part 2 z jakimś gościem, to piszcie w komentarzu. Ja myślę, że następny filmik zrobię o tym, jakie ja mam odczucia będąc w internecie. Żałuję tego, że zaczęłam nagrywać, czy nie. I proszę nie czekać, zaczynać nagrywać, macie jedno życie i
ciśniemy! No, bye.